Od poniedziałku ponownie można pojechać tramwajem z Katowic do Chorzowa i w drugą stronę. To efekt zakończenia trwających na tej trasie 3 tygodnie prac remontowych. Najwięcej zakresu do wykonania było w Dębie, między ulicą Złotą a Dębową. Tam trzeba było w miejsce rozjazdów tymczasowych zabudować już stałe torowisko, czyli wykonać pełną inwestycję, ułożyć nowe warstwy podbudowy, nowe torowiska, zespawać to wszystko z istniejącym torem. Ponadto zmodernizowana została pętla wschodnia przy Stadionie Śląskim. Wybudowano też rozjazdy technologiczne, dzięki którym w trakcie budowy nowej trasy przy ulicy Grundmana w Katowicach tramwaje będą mogły jeździć swobodnie zarówno w kierunku Chorzowa, jak i Katowic jednym torem na zmianę. Choć symbolicznie, to po długiej przerwie wraca również tramwaj do Dąbrowy Górniczej. Chodzi o przystanek przy Urzędzie Pracy oraz tamtejszą pętlę, na której tramwaje będą mogły zawracać w kierunku do Będzina. Obecnie wspólnie z tramwajami śląskimi przebudowujemy całą linię tramwajową na terenie miasta i liczymy, że w drugiej połowie 2023 roku tramwaje już na stałe wrócą do Dąbrowy Górniczej i w jeszcze większej skali niż do tej pory zagoszczą na dąbrowskich torach. To jednak nastąpi najwcześniej za pół roku. Wiadomo także, że w związku z opóźnieniami nowa trasa tramwajowa przy ulicy Grundmana w Katowicach zostanie uruchomiona później niż 16 maja 2023 roku, jak pierwotnie zakładano.